Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mroczny 1.3.3 i dzisiaj zagramy sobie już trzecie skrzydło, przepraszam, trzeciego bossa w czwartym skrzydle. Będzie to arcyzłodziej Rafał. Rafał ukradł kostur i niemal zniszczył muzeum. Czas z tym skończyć. Moc specjalna, dodaj do swojego stronika, do twojej ręki kosztuje 3 mniej. Tej talii zamierzasz użyć? Już mi znajomo? Wiem, że trzeba mu dać jakąś słabą talię, ale... Sierż prosi, żeby dać mu tą trollową talię z legendami samymi praktycznie. Ale nie wiem, czy dostanę ostry łomot, czy nie, ale muszę mu to dać. Zobaczcie, jak on na to zareaguje. Znaczy, jak on będzie grał moją talią, którą się trolluje. Majew kontra Rafał! Największy z archeologów. Podoba mi się twoja talia. Chyba ci ją zabiorę! Ale rewers mógłby się oddać. Odkrywco? Mamy dodatkową talię. Zrób z niej użytek. Cóż za wspaniałe karty! Nikt nie umknie przed moim gniewem. Nie powiedziałbym, co takie wspaniałe. Generalnie są beznadziejne. Nie mam sekretów w tej talii. No, a ten kustosz muzeum może być niezły ewentualnie. Nie być taki zły. Prawdziwy posąg, tak beznadziejny. No dre. O tak! Ta talia jest niesamowita! O, ma halucynację w ręce. Ta talia jest niesamowicie głupia, wiem. Witamy na wystawie! Sylwana. Zdecydowanie Sylwana. O, Sylwana, op. Co on tam za trzy będzie grał? Nie mów, że Edwina już grasz tak szybko. Dopilnujmy, Mario. Goście dobrze się bawi. Ciekawe, czy będzie nim atakował. Przepraszamy za tę talię. Złożyliśmy ją na turniej w zeszłym roku i od tamtej pory niczego nie zmienialiśmy. Spokojnie, to jest talia i tak, który się ma... U mnie przynajmniej moja, który ma się trollowe karty. No poza łomotrzykiem na przykład, łomotrzyk jest niezły. I zawiózł sobie Moriosa z powrotem. Moriosa się zostawił w tej talii, ale dobra. No i to prawdziwy posłów nic nie daje. Oto sprawiedliwość! Chyba było lepiej sobie zrobić silnika 2-3. No, dobra, tego komu kliruję. To mu musiało dojść. A to nie wiem skąd. I to też nie wiem skąd. No nie, dobra, bo to akurat mam w talii chyba tego, żeby dać Hatunowi prowokację. Sprawiedliwość! A jaką klasę ma przeciwnik? Bo on gra moim deckiem, czyli tak jakbym miał moją klasę. Ale zobaczmy, co z tego będzie. Z ręki! Nie. Nie z klasy. Dwie monety. Nie dotykaj tego! Gotów do akcji! Jakiś żart. O, Aja. A weźmiemy sobie Aję. Czemu nie? Wszystkie przestrzenie. Malkeza. Stają przede mną. Poza tym przyjęciem. Nie mam czasu. Nie dotykaj tego! Trzeba teraz zabić Sylwanę Oto i wziąć sobie Malkezara do siebie. Chyba, że on jakoś zabije jej. W co uderzy? No dobra, kapelusz odkrywcy poszedł do mnie z powrotem. Bractwo przekrywa wszystko. Edwin 4-4. O, spoko, sam to zrobił. Dawaj tego Malkezara! Jak zawsze najgorszego stronnika. No spoko. Mamy jeszcze... Aje! Dając AI 1-1 nic mi to nie daje. Nie przeżyję i tak ataku Malkezara ani tego. Mając Golemowi 2-2 będę mógł sklirować Malkezara w ten sposób. Nie dotykaj. Czyli na razie lecę w twarz. Niech prowadzi cię Nefrytomus. Dało mu wiedziciela. XD. Dziękuję.
Cóż za wspaniałe karty! Witaj! O! Cóż za wspaniałe w ten sposób karty. Pozbył się mojego tego. Witaj, czaję. Tym halucynacjami nie oddał tego. Może mu oddać widziciela do ręki? Albo Gwina, Balcazara, czy coś? A na razie odkryjemy sobie zaklęcie. Nie, stronnika. No tak, daję mu teraz krótszy symbol, to nie było mądre. Ciężki wybór, ale chyba wezmę to. Teraz jej! Wróćmy sobie to. Fajnie było, żeby ten nie zginął. Zrobimy mu markę zara, bo i tak się zbyt się gora jeden za wszystkich i wszystko. Marin szpany nic. I tak leci twarz. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 10, 11, 13, 14 za mało. Nawet się nie zorientują w tym całości. No, cofnijmy mu go. Nie potrzebujemy. Nie kontroluje mecha. O, to jest fajne, to weźmiemy. Dobijemy mu tego. Nie dojadę mu tego widziciela, bo ten widziciel mnie może porobić jeszcze, jednak się okazuje. Stronnicy, słudzy, żołnierze chłodu i ciemności. Usłyszcie wezwanie. Hej, tu zada. Zdradzę wam, że w planach też mam nagranie na Xramas, tylko muszę najpierw, tak powiem, je zdobyć, kupić. No, aktualnie już wygraliśmy z nim. Ale powiedzmy, że dajmy mu jeszcze się trochę wykazać, tylko trzeba zabić mu. Ale jak mu zabiję tego, to nie będę miał czym go dobić. Ale dobra. Teraz kto nie ryzykuje, ten nie pije. Odkryj zaklęcie. Ale słabe zaklęcie. Salwa brzyd popłatku. Nawet się nie zorientuję. Rafam, jesteś łatwy. O, zasadzka, elo. Dziękuję. Cóż za wspaniałe karty. Wszystko dla jednego. Chciałbym zauważyć, że nie przyzwiesz sobie w ten sposób swojej skrzynki. O, suku. O, miał podróż do otchłani. Chciałbym zobaczyć, jakie on jeszcze moje trollowe karty ma. Na wystawie. Ty zaraz pod nefrytowe zacznę grać. Tym to ja się jeszcze damy mu turę. No, zobaczymy, co wykombinujesz. Matka Ziemia jest blisko. Skarim krwawe kopytko. Kopytko. Lubicie kopytka? Ja lubię kopytko. Ognik. To ja się zajmę. Oczy Matki Ziemi w samą. Nas dormu mu dodało tutaj. Cofnął go do ręki. Nie, myślałem, że nas dormu cofnął. No to co, nie mamy po 15 sekund? A no tak, bo w tej, no tak, w takiej bójce to mamy nieskończenie czasu, nie wiem, nie? Rzadka włócznia. A dodajmy rzadką włócznię. A rzućmy ognika. Światłość niosą. Rafał pokonany. Ściągasz na siebie mój gniew. Cóż za wspaniałe kary. Moja talia jest beznadziejna. Pora sięgnąć po własną. Wiem, że moja talia jest beznadziejna. Ona jest trolldeckiem. Gościu. Ale Krątwara Fama super. Krątwara Fama bardzo mi się podobał. Przeciwnik traci dwa many. Dziękuję wszystkim za uwagę. Z tej strony był Mroczny 1313. Mam nadzieję, że pierwsza walka z arcyzłodziejem Rafałem się podobała. I zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków, stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale. Dzięki, cześć!